sobie zawiści, zazdrości, kłamstw. Byli przejrzyści jak szkło, a nieraz stawiali moje dobro nad swoje, wiedzieli zawsze co. Kochani, witam was bardzo serdecznie, ja i moja wąska talia. Cieszę się, że możemy dzisiaj się spotkać w tak licznym gronie. Mam nadzieję, że to będzie moje prawdziwe wesele, w końcu podobno jest tak liczne. Cieszę się, że jest was tak dużo. Cieszę się, że wszyscy będziemy się świetnie bawić. Mam nadzieję, że... Wow, macie piękne kostiumy. Jestem naprawdę w prawdziwym szoku. Oczywiście nagrywajcie sobie, róbcie sobie wszystko, co tylko chcecie. I co? Uważam za otwarty zlot. Drugi oficjalny wieczór! Thank you.
sznur do niego, tak, wiesz? Tak, jedorek chodzi. Ja, no. Sznurek do góry. Czuwam waszą obecność, gdzie spotykam was, sympatyków mojej małżonki, za co wam bardzo dziękuję. Tak samo jak zawsze możecie liczyć na nią, tak samo ja dedykuję wam i deklaruję, że jestem zawsze gotowy również być gotowy o pomocą, opieką i dyspozycyjnością dla was. Brawo! Cieszę się, że tak bardzo liczę, że dzisiaj stawiliście. Życzę wam udanej zabawy i pomimo tego, że gdzieś tam łza się kręci, słysząc, że małżonka chce odpocząć z punktu waszego widzenia. Nie bardzo zależy na tym, żeby ona trochę się wyciszyła i złapała dobrej energii. Ale potrzeba, żeby ta miłość trwała. Będzie! Teraz przyjmuję ja tę deklarację. Będę z was nie rozliczał. Bardzo was kocham, dziękuję. Są takie plotki, że film miał być jakiś nagrany. Oczywiście w roli głównej z tobą. Czy jest to prawda, czy nie będzie czegoś takiego o tobie ogólnie? A, w sensie taki biograficzny? Nie, to są kompletne bzdury. Nigdy nie było takiego pomysłu i... A szkoda, może. Może szkoda. Kawał się całego życia i historii. Myślę. Mam takie pytanie, czy rzeczywiście od samego początku wiedziałaś, że chcesz być i to jest to miejsce, w którym chcesz być? Tak. Od samego początku wiedziałam i wydaje mi się, że... To jest klucz sukcesu w każdej dziedzinie, nie tylko muzyce czy show biznesu, którym ja prosperuję, funkcjonuję na co dzień, w każdej dziedzinie. Jasno wyznaczone cele są bardzo istotne i ten tekst, który ostatnio powiedziałam gdzieś tam na nagraniu, jest bardzo ważny, czyli jeżeli nie wiemy, gdzie płyniemy, żaden wiatr nie będzie nam sprzyjający, więc to jest niezwykle ważne, żeby od początku wiedzieć, w którą stronę chcemy iść. Więc od początku tak, wiedziałam. I szczerze mówiąc, teraz, jako 34-latka, jestem w takim momencie, gdzie już spełniłam wszystkie swoje marzenia, wyhaczyłam wszystkie swoje cele i to jest taki moment, kiedy powinnam znowu usiąść i znowu jakby rozpisać kolejne, bo już mam, jestem na zero, no więc bez sensu, albo ich co nas 50 kilka i udało się je wszystkie. Połowa, dzięki wam. Marzę o tym, żeby zrobić sobie chwilę przerwy, no. Ale i tak no, to mi da dużo. To mi da dużo, bo wydaje mi się, że wrócę z zajebistą energią wtedy. I to będzie dla nas... Nie, nigdy nie będzie tak, że się odseparuję i na przykład w ogóle nie będziemy mieli kontaktu, no. Excuse me, bitches. To nigdy tak nie będzie. Zawsze będę miała z wami kontakt, bo przecież kocham was, wy mnie kochacie zajebiście, więc żyjemy w tej samej właśnie społeczności, więc nigdy tak nie będzie, że totalnie nagle zniknę. Będziemy robić jakieś koncerty, takie wykrycie przez ten czas? Będziemy robić takie... Który sposób? Takie psychiczne. A czy będziemy robić, takie koncerty w ukryciu przez ten czas? Tak, będę dawała adres za każdym razem co tydzień na ukrytym Facebooku. Thank you.
Thank you.